Państwa bardzo, bardzo serdecznie na tym już trzecim wydarzeniu w naszym mieście, gdzie spotykają się miłośnicy i smaków dyni, ale też jej urokliwej urody. Proszę Państwa, grupa robi się już coraz większa, coraz bardziej profesjonalna i powiem tak, niezmiernie mnie to cieszy, bo ja sama jestem ogromną właściwie fanką dyń. Dla mnie to one są na pewno śliczne, wyjątkowe. Nie ma drugiej podobnej do pierwszej. Proszę Państwa, nie udało się takie wyhodować, żeby była powielana. Każda z nich jest inna, oryginalna, mają przepiękny kolor i proszę Państwa, i na pewno są pyszne i zdrowe. Dynia jest owocem dla Was wyjątkowo bliskim, bo nie dość, że potraficie ją uprawiać i to z wielkim sukcesem, patrząc na ilość, patrząc na objętość, ale też potraficie wykorzystywać ją w sposób wszelaki, bo dynia nie tylko żywi, nie tylko upiększa, ale jak przed chwilą było widać po zachowaniu dzieci, również potrafi bawić. Drodzy Państwo, w imieniu posła Marka Biernackiego przywiozłem upominki dla osób, które zostaną nagrodzone na pierwszej pozycji w poszczególnych konkurencjach. Jest to niewielka książka, pory roku na to.